Cześć, to Drewniak i Monika. Ja jestem Miłosz Drewniak. A ja Monika Siembida i dzisiaj opowiemy Wam o piątym module egzaminu na poziomie B1, mianowicie o mówieniu. Często się go boicie, ponieważ nie wiecie, jak to wygląda, dlatego postaramy się krok po kroku przybliżyć Wam poszczególne etapy tego egzaminu. Ogólnie egzamin trwa 2 dni. W pierwszym dniu, zazwyczaj jest to sobota, odbywa się egzamin pisemny, czyli moduły słuchanie, czytanie, poprawność gramatyczna i pisanie. Natomiast w drugim dniu, zwykle jest to niedziela, odbywa się egzamin ustny, czyli moduł mówienie. Jeśli natomiast macie szczególny powód, żeby zdawać cały egzamin w ciągu jednego dnia, takim powodem może być na przykład to, że dojeżdżacie na egzamin z innego miasta, zawsze możecie zwrócić się do swojego ośrodka egzaminacyjnego z prośbą o taką możliwość. Jak wygląda ta część egzaminu? Zdający wchodzi do sali, w której jest 2 egzaminatorów i 3 zestawy odwrócone do góry nogami. Zdający losuje jeden z nich, wybiera jeden z nich i uzupełnia arkusz egzaminacyjny, w którym wpisuje swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, swój numer i numer zestawu. Dopiero wtedy może zapoznać się z zadaniami egzaminacyjnymi. Niestety nie może wymienić zestawu, ma 5 minut, żeby przygotować się do egzaminu. Zdający bardzo często rezygnują z tego czasu i wynika to najczęściej z takiej zbytniej pewności siebie zdających. No bo wyobraźcie sobie, że musicie przez kilka minut z sensem mówić na jakiś zadany temat. Jest to trudne nawet w ojczystym języku, a co dopiero w obcym. Więc nawet jeśli świetnie się czujecie mówiąc po polsku, wykorzystajcie maksymalnie wasze 5 minut i zróbcie stosowne notatki. Nie zapisujemy oczywiście jakichś skomplikowanych, okrągłych zdań, bo nie możecie czytać tego, co napisaliście, a jedynie taki telegraficzny plan waszej wypowiedzi, no i ewentualnie jakieś słowa klucze, których chcielibyście użyć podczas mówienia, ale boicie się, że w najważniejszym momencie wylecą wam z głowy. Jeszcze raz to podkreślmy, warto robić notatki, bo bez tego wasza wypowiedź będzie chaotyczna, myśli nieuporządkowane i będziecie tracić wątek. Po tych 5 minutach komisja zaprosi was do siebie, zaprosi was do swojego stolika i będzie taka minuta rozgrzewki. Ta rozgrzewka nie jest oceniana. Co się wydarzy podczas tej rozgrzewki? Egzaminatorzy mogą was zapytać, skąd jesteście, czym się interesujecie, czym się na co dzień zajmujecie, tak żebyście się zrelaksowali. Dopiero po tej rozgrzewce rozpocznie się część właściwa egzaminu i to wy decydujecie, od którego zadania zaczniecie i w jakiej kolejności będziecie je realizować. Egzaminatorzy nie mogą komentować treści zadań, nie mogą wam ich wyjaśniać. Podczas egzaminu najprawdopodobniej będą coś notować na kartce. Nie stresujcie się, nie zwracajcie na to uwagi. Być może rzeczywiście będą notowali jakieś wasze drobne potknięcia, ale być może też będą pisali to, co im się podoba w waszej wypowiedzi. Skoncentrujcie się na arkuszu egzaminacyjnym, na wykonywaniu zadań. W przypadku zadania numer 1 i zadania numer 2 wasza wypowiedź powinna być samodzielna. Jeżeli egzaminatorzy stwierdzą, że nie wyczerpaliście tematu, mogą wam zadać pytania pomocnicze. Pamiętajcie jednak, że gdy takie pytania się pojawią, automatycznie to może obniżyć ocenę za wykonanie zadania. Zadanie trzecie to dialog z egzaminatorem, czyli jedyna część egzaminu ustnego, w której nie tworzycie samodzielnej wypowiedzi, tylko wchodzicie w interakcję z drugą osobą. Należy pamiętać, że rozmawiając z egzaminatorem, musimy dopasować styl naszej wypowiedzi do treści zadania. Jeśli więc egzaminator wciela się w rolę naszego kolegi z pracy albo na przykład współlokatora, no to wtedy powinien przed wejściem z nami w ten dialog najpierw przedstawić się nam z imienia, tak żebyśmy mogli mówić mu na ty.
Natomiast jeśli egzaminator wciela się w rolę na przykład naszego szefa albo kelnera, czyli sytuacja jest formalna, no to wtedy oczywiście mówimy mu na pan, pani. Należy również pamiętać, że przy tym zadaniu należy szczególnie uważnie przeczytać polecenie. Dlatego, że bardzo często przy tym zadaniu wiele nieporozumień wynika z tego, że mylimy rolę, to znaczy, że nie wiemy, kto jest kim, albo nie realizujemy tego zadania, które jest określone w poleceniu. Ja jestem aktorem. A jestem piekarzem. Poproszę bagietkę. A wryj chcesz? Nie ma bagietek? Zerknijmy zatem, jak wyglądają przykładowe takie zestawy podczas egzaminu mówienia. Wejdźmy zatem na stronę certyfikatpolski.pl i jest tam zakładka przykładowe testy. Znajdziecie w niej test z 2017 roku i test z 2019 roku, w których będą przykładowe zestawy egzaminacyjne. No i przyjrzyjmy się temu. Mamy zadanie pierwsze. Zadanie pierwsze to opis fotografii. Zadanie drugie to monolog. I zadanie trzecie to właśnie dialog z egzaminatorem. I każdy arkusz egzaminacyjny, każdy taki zestaw zadań podczas części mówienie będzie wyglądał identycznie. Czyli będzie składał się z opisu fotografii, monologu i dialogu. Jeżeli chcecie ćwiczyć, możecie pracować z tymi testami na stronie certyfikatpolski.pl. Możecie też na tej stronie wejść w zakładkę zbiory zadań i tam znajdziecie taki plik mówienie, gdzie jest część teoretyczna i ćwiczenia. Jeśli to nie wystarczy, serdecznie polecamy publikację obecnej tutaj Moniki Siembidy i Jolanty Kiełbas pod tytułem Setka na mówienie. Znajdziecie tam zarówno obszerne omówienie teoretyczne wszystkich trzech zadań, jak i 100 przykładowych testów egzaminacyjnych. Przygotowując się jednak do egzaminu, musicie patrzeć na to holistycznie, ponieważ my nie będziemy oceniali tylko wykonania zadania, ale także poprawność gramatyczną, poprawność leksykalną, fonetyczną i płynność wypowiedzi. Więc przygotowujemy się globalnie. No i właśnie często zdający wychodząc z egzaminu liczą, że otrzymają taką informację od komisji, jak im poszło. Zadają pytania. Przypominam, komisja egzaminacyjna nie może komentować treści zadań, ani tego, w jaki sposób zdający je wykonali. Czyli mówiąc prostszym językiem, nie może Wam udzielić informacji, czy wynik jest pozytywny, czy negatywny. Musicie się uzbroić w cierpliwość i Wy, nasi słuchacze, musicie uzbroić się w cierpliwość, ponieważ następny odcinek będzie dopiero za tydzień. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał i polubcie nas na Facebooku. Zachęcamy Was również do zostawiania komentarzy. Na pewno odpowiemy. Do zobaczenia, pa pa! Cześć!